Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Itipiso bhagava arahaṃ sammāsambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarakhi sattha deva manusanaṃ buddho bhagavate svakato bhagavata dhammo sandirthiko akaliko ehi pasiko opanayiko pacchattam veditabho vinyuhi. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho. Yadidam chattari purisa yugani yatta purisa pungala. Esa bhagavato savaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakhirneyo anjali karaniyo anuttaraṃ puṇyakṣetāṃ lokassati. Okay, very good. So I had the chance to speak to you, most of you today, about your meditation. Miałem okazję dzisiaj rozmawiać z większością z was na temat waszej medytacji. So I've got a better idea of how much more work there is to do. Mam lepsze pojęcie, ile jeszcze pracy zostało do zrobienia. A lot. Dużo. But that's good, it's enjoyable work. Okay. I to dobrze, to jest przyjemna praca. Okay, so for this evening we're going to begin looking at some of these suttas. Dziś wieczorem zaczniemy patrzeć na te sutty. Now these, first of all, I'll start just by giving a little bit of background. Zacznę od wyjaśnienia trochę tła. Yeah. So these are some short discourses taken from a collection called the Satipatthana Samyutta. To są mowy, które pochodzą z kolekcji, która nazywa się Satipatthana Samyutta. That means the collection of discourses on the subject of Satipatthana or the subject of mindfulness meditation.
Jest to kolekcja dotycząca satipatany, czyli uważności. And in this collection we have the Buddha giving a number of discourses, giving some different perspectives on meditation. W różnych mowach Buddha daje różne perspektywy na temat ważności. You'll notice that these suttas begin without any introduction. Te sutty zaczynają się bez żadnego wprowadzenia. So in the suttas, of course, formally the suttas are constructed with an introduction where they say, thus have I heard. One time the Buddha was living at such and such a monastery in such a city, and then he addressed the monks. Formalnie sutty zaczynają się zawsze od słów tak słyszałem, Buddha przebywał w tym i tym miejscu i przemówił do takich, a nie innych osób. Actually, in the Pali tradition, which this is drawing from, most of the shorter suttas, that introduction is abbreviated. W palijskich sutach to wprowadzenie jest zwykle skrócone. Or just eliminated altogether, as it is here. Albo nie mogą w ogóle, tak jak tutaj. So the point of this is to say that even though it doesn't explicitly say that this is the Buddha speaking here, we are meant to assume that from the structure of the text. Pomimo tego, że nie ma tutaj bezpośrednio napisane, że Buddha to powiedział, to możemy tak wywnioskować ze struktury tekstu. Okay. Now, just to explain what you have in front of you, on the left-hand side we have the Pali text. This is the original source. Z lewej strony jest tekst palijski, oryginalne źródło. And just a bit of background, Pali is an ancient Indian language which is similar to Sanskrit. Pali jest starożytnym językiem indyjskim, podobnym do sanskrytu. And it was very similar to the dialect that the Buddha himself spoke. Jest bardzo podobny do dialektu, którym mówił Buddha. So we don't know exactly what the Buddha spoke, but it wouldn't have been, you know, it might have been like, you know, just a slightly different accent or a slightly different regional dialect, but very similar. Nie wiem dokładnie, jak wyglądał dialekt Buddy, ale prawdopodobnie miał po prostu inny akcent albo jakieś drobne zmiany. So these texts, the Pali texts, have been passed down in the various Theravadan traditions. Te teksty zostały przekazane w różnych theravadyjskich tradycjach. In Sri Lanka, Myanmar, Thailand principally. Głównie na Sri Lance, Birmie i Tajlandii. And the modern editions that we use are like edited from the palm leaf manuscripts preserved in those countries. Współczesne edycje bazują na manuskryptach z liści palmowych przechowywanych w tych krajach. And so there are different editions in different countries and so on, and they have very minor differences between them. Są różne edycje w różnych krajach, różnice są minimalne. This particular edition, I think this is from the sort of central text. No. Yeah. No? No, from DPR. Oh, okay, from the Digital Pali Reader. Okay, but it's the same basic text. So this is from the Sixth Council edition from Burma. Ten tekst pochodzi z szóstego soboru w Birmie. And this is by far the most commonly used text today. I to jest najczęściej używane źródło obecnie. It's not necessarily the best one, but there you go. Niekoniecznie najlepsze, ale most Pali scholars don't really like the Burmese texts all that much. Większość badaczy palijskiego nie lubi tak bardzo birmańskiej wersji. They tended to, this is probably a bit too geeky for you all, but anyway, they tended to, the Burmese editors tended to correct Pali in line with their formal expectations of Pali grammar, so that the text is a bit more
kind of slightly more artificial, a bit more unified, a bit more corrected, whereas the Sinhalese text is a bit more colloquial, a bit quirkier. Więc w Birmie poprawiano tekst według swoich oczekiwań, tak jak powinien brzmieć, także jest taki bardziej dopieszczony, natomiast w wersji srilańskiej teksty są nieedytowane i bardziej kolokwialne. Okay, anyway, so on the right we have the English translation by Bhikkhubodhi. Is Bhikkhubodhi's translation? Yeah. Okay. Z prawej strony tłumaczenie po angielsku autorstwa Bhikkhubodhi'ego. So Bhikkhubodhi is an American monk who's done the most sort of made the most significant contributions to translating of the suttas. Bhikkhubodhi jest amerykańskim mnichem, który dokonał bardzo znaczących znaczący wkład wniósł w tłumaczenie sutr na angielski. And in the middle we have the Polish translation. A w środku mamy polskie tłumaczenie autorstwa Piotra Jagodzińskiego. Piotra, huh? Sorry. Anyway, so if you find any mistakes in his translation or anything, I'm sure he'd be delighted to learn about them. Okay. Jeśli znajdziecie jakieś błędy, na pewno się ucieszy z tego. Okay. So so that's just a bit of background and just a little bit more background on the suttas just to understand how the suttas work. Jeszcze trochę na temat sutr, żebyście wiedzieli jak działają sutry. What you don't find in the suttas is like a course on meditation or a structured set of teachings. W sutrach nie znajdziecie żadnego kursu ani ustrukturyzowanego materiału na temat medytacji. So we, you know, when we read a book today, we expect it to sort of start out, explain what's the problem, what's it trying to do, and then introduce it and lead us gradually through the ideas. Kiedy czytamy jakieś współczesne książki, to oczekujemy, że najpierw jest wprowadzenie, jest zaznaczony problem, jak go rozwiązać i po kolei w jakiejś serii kroków. But the suttas are records of particular episodes of oral teachings. Ale sutry są zapisem konkretnych wydarzeń, konkretnych rozmów. So they just record one time when the Buddha or another monk was speaking and maybe there might be some question and answer, maybe a teaching or something like that. Więc po prostu Buddha albo inny mnich o czymś mówił, albo były pytania i odpowiedzi. And then these are sort of collected and organized, but they're not sort of structured in a sequential way. Są zebrane i zorganizowane sutry, ale nie są uporządkowane w jakiejś konkretnej kolejności. So reading the sutras is a bit like using YouTube. Więc czytanie sutr jest trochę jak używanie YouTube'a. You never quite know what's coming up next. Nie wiesz, co będzie dalej. Okay, so let's have a look at the first sutta. Spójrzmy na pierwszą sutrę. Because once in the past, a hawk suddenly swooped down and seized a quail. Then, while the quail was being carried off by the hawk, he lamented, "We were so lucky, of so little merit. We strayed out of our own resort into the domain of others. If we'd stayed in our own resort today, in our own ancestral domain, this hawk wouldn't have stood a chance against me in a fight. But what is your own resort, quail? What is your own ancestral domain? The freshly ploughed field covered with clods of soil." And then the hawk, confident of her own strength, not boasting of her own strength, released the quail, saying, "Go now, quail, but even there you won't escape me." Then, because the quail went to a freshly ploughed field covered with clods of soil, having climbed up onto a large clod, he stood there and addressed the hawk, "Come, get me now, hawk. Come, get me now, hawk." And then the hawk, confident of her own strength, not boasting of her own strength, folded up both her wings and suddenly swooped down on the quail. But when the quail knew that hawk has come close, he slipped inside the clod, and the hawk shattered her breast right on that spot. So it is, because
when one strays outside one's own resort into the domain of others. Therefore, bhikkhus, do not stray outside of your own resort into the domain of others. Mara will gain access to those who stray outside their own resort into the domain of others. Mara will get a hold on them. And what is a bhikkhu's own resort? What is not a bhikkhu's own resort, but the domain of others? It is the five kinds of sensual pleasure. What five? Forms cognizable by the eye that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing and tantalizing. Sounds cognizable by the ear, odors cognizable by the nose, tastes cognizable by the tongue, tactile objects cognizable by the body that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. These are the five kinds of sensual pleasure. This is what is not a bhikkhu's own resort, but the domain of others. Move in your own resort, bhikkhus, in your own ancestral domain. Mara will not gain access to those who move in their own resort, in their own ancestral domain. Mara will not get a hold on them. And what is a bhikkhu's resort, his own ancestral domain? It is the four establishments of mindfulness, or as I would translate it these days, the four kinds of mindfulness meditation. What for? Here, bhikkhus, a bhikkhu dwells contemplating the body in the body. Okay, what I'm going to do here, I'm going to substitute my own translation because I think, for reasons I'll talk about later. But here, bhikkhus, a bhikkhu meditates by observing an aspect of the body, ardent, clearly comprehending and mindful, having removed desire and aversion for the world. He meditates observing an aspect of the feelings, ardent, clearly comprehending and mindful, having removed desire and aversion for the world. He meditates observing an aspect of the mind, keen, aware and mindful, having removed desire and aversion for the world. He meditates observing an aspect of principles, keen, aware and mindful, having removed desire and aversion for the world. This is the bhikkhu's resort, his own ancestral domain. Okay, so do you want to read the Polish version? Do you want to have the Polish version read out? Is that good, or are you happy with just the English? What would you like to do? Yeah, read the Polish version too. Okay, go on. Było kiedyś tak o misi, że jastrzębica nagle sprunęła z wysokości, porywając przepiórkę. Niesiona przez jastrzębicę przepiórka zaczęła zawodzić. Nie mamy pomyślności, mało zasług mamy, poza swym obrębem krążyłyśmy w obcym regionie. Gdybyśmy w swym obrębie krążyły w ojczyźnianym regionie, nie my, a jastrzębica byłaby z pewnością zwyciężona. Czymże jest przepiórka twój obręb o ojczyźniany rejon? Świeżo przeorane pole z wystającymi skibami. Wtedy też mnisi jastrzębica, nie chełpiąca się swą siłą, nie mówiąca o swej sile, uwolniła przepiórkę. Idź za tym przepiórko, nawet tam mi nie uciekniesz. Wtedy to mnisi przepiórka, wchodząc na świeżo przeorane pole z wyrastającymi skibami, weszła na wysoką skibę i tam stojąc powiedziała: zbliż się teraz, jastrzębico, zbliż się teraz, jastrzębico. Wtedy też mnisi jastrzębica, nie chełpiąca się swą siłą, nie mówiąca o swej sile, zwinęła oba skrzydła i nagle sfrunęła. Gdy przepiórka uznała, jastrzębica zbliżyła się dość blisko, wtedy weszła między skiby. Wtedy też mnisi jastrzębica rozbiła tam sobie pierś. W ten sposób mnisi krąży się poza swym obrębem w obcym rejonie. Dlatego też mnisi nie krążcie poza swym obrębem w obcym rejonie. Tego, kto krąży poza swym obrębem w obcym rejonie, do niego Mara zdobywa dostęp, Mara zdobywa uwieszenie. Czym dla mnicha jest nie swój obręb, obcy rejon? Niniejszych pięć przewodów przyjemności zmysłowych. Których pięć? Formy materialne, poznawalne przez oko, pożądane rozkosze, piękne o miłej strukturze, pociągające przyjemnością, powodujące pragnienie, dźwięki poznawalne przez ucho, zapachy poznawalne przez nos, smaki poznawalne przez język, dotyk poznawany przez ciało, pożądany, rozkoszny, piękny o miłej strukturze, pociągający przyjemnością, powodujący pragnienie. Tym dla mnicha nie jest swój obręb, obcy rejon. Krążcie, mnisi, w swym obrębie, w ojczyźnianym rejonie. Tego, kto krąży w swym obrębie, w ojczyźnianym rejonie, do niego Mara nie zdobywa dostępu, Mara nie zdobywa uwieszenia. Czym dla mnicha jest swój obręb, obcyźniany rejon?
niniejsze cztery ustanowienia uważności. Które cztery? Otóż mnisi mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając przejrzystym zrozumieniem ciało takie, jakim jest, doznania i uczucia takimi, jakimi są, umysł taki, jakim jest, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając przejrzystym zrozumieniem naturę zjawisk taką, jaka jest. Tym dla mnicha jest swój obręb wcześniejszy rejon. Okay. Very good. Okay, so what is this sutta about? O czym jest ta sutta? Well, as it happens, just this morning there was a very interesting newspaper article about Poland. Tak się składa, że dziś rano był dosyć ciekawy artykuł w gazecie na temat Polski. And it said that they'd confirmed that families of wolves had actually been have now been confirmed to be living again in the forest near Warsaw. Zostało potwierdzone, że rodziny wilków mieszkają w lesie niedaleko Warszawy. Not so far from where we are now. Nie tak daleko. Nie tak daleko stąd. So if, for example, a meditator was going for a walk at night in the woods. Gdyby więc któryś z medytujących poszedłby na spacer w nocy do lasu. And they heard a howling sound. I usłyszeli wycie wilka. Just for example. Na przykład. Then they should know that they need to run very fast to the meditation hall and then they'll be safe. Więc jeśli tak się stanie, muszą biec szybko do sali medytacyjnej. Well, that's one interpretation of the sutta, but there are probably other ones. Jedna interpretacja. Okay. So being a little bit more serious now, but okay, so the basic message of the sutta, I think, is pretty clear. Podstawowe przesłanie, już tak na serio, jest chyba dosyć jasne. And that's that if you are a meditator, you're trying to practice, make your mind peaceful, if you let yourself get distracted by too many sensual enjoyments, then you will lose yourself and lose your meditation. Jeśli medytujesz i starasz się utrzymać spokój umysłu, a dasz się ponieść różnym obiektom zmysłowym przyjemnym, no to wtedy szybko się można w tym zatracić. And so instead we should try to stay grounded on these four kinds of mindfulness meditation. Dlatego powinniśmy zostać zakotwiczeni w tych czterech rodzajach medytacji uważności. And of course the Buddha illustrates that with the very nice parable of the hawk and the quail. Buddha daje tutaj bardzo ładną przenośnię przepiórki i jastrzębia. Now just in case you were wondering whether hawks and quails actually could speak in the time of the Buddha. Jeśli zastanawiacie się, czy przepiórki i jastrzębie naprawdę mówiły w czasie Buddy, czasów Buddy. If you have a look at the beginning of this particular sutra, the first word in the Pali text, it says Bhutapubbam. Pierwsze słowa w palijskiej wersji sutry są Bhutapubbam. Yeah, which Bhikkhu Bodhi translates as once in the past. Tłumaczone przez Bhikkhu Bodhiego jako kiedyś tak było. In fact, I'd prefer to translate that as once upon a time. Więc lepsze tłumaczenie byłoby dawnego razu. Dawno temu. Yeah? Have a saying in Poland that means the same thing? When you're going to tell a fairy tale or something, you say once upon a time. What do you say in Polish? Dawno temu. Okay, what does that mean? Long, long time ago. Okay, long, long time ago, exactly. So that's how, is that what it's got here? No. So there, okay. Let's just note here that
The first mistake was noted with the first word. Pierwszy błąd w tłumaczeniu na polski jest już w pierwszych słowach. Okay, so never mind. Not a mistake as such, but it's an idiom in Pali, which is always used in that same kind of way. It's like introducing this like a fairy story or a tale. It's not meant to be a literal piece of history. Nie jest to wielki błąd, ale jest to idiom, który w palijskim zawsze wprowadza do historyjek bajkowych. Of course, you know, leaving aside the whole kind of speaking to each other thing, the animal psychology involved is quite accurate. Pomijając aspekt mówienia, psychologia zwierząt jest akurat dobrze odzwierciedlona. And this is what actually happens to with animals when they're chasing each other in the wild, that if one chases another and they actually come back to their home or their home ground, then they become the dominant one, right? They'll kind of turn around and face down the other animal. Jeśli w naturze jedno zwierzę goni drugie, to które jeśli dotrze do swojego rejonu, tam gdzie jest to, co jest jego ojczyźnianym rejonem, to wtedy staje się dominującym. So this kind of thing would have been a common sight in those days. I to byłby częsty widok w tamtych czasach. Okay, so the Buddha says that if you step outside your domain, then you will Mara will gain an access. Buddha powiedział, że jeżeli wyjdziesz poza swoją domenę, poza swój obręb, Mara zdobędzie do ciebie dostęp. Let me stop there. There's actually one or two things before that I wanted to comment on. Sorry. Forget that last sentence. Zapomnijcie to. Okay. When it says what is your own resort, right? When it uses the word resort, what do you understand like that, or how is it translated that in Polish? Resort. Yeah. We translate it as obręb, which is pretty much area, domain, something. The translation is, it's that obręb has very little connotation, so it's like a formal word. Quite a neutral word. Yeah, I'm just concerned because resort. If you say resort now, it means Club Med, doesn't it? Yeah. If only you'd gone to a resort, then you'd be fine. Normally this word, we translate it as resort, the Pali word is gochara. To słowo, które tutaj tłumaczone jest na angielski jako resort, nie ma nic wspólnego z resortem. W języku palijskim brzmi gochara. Gochara. And gochara literally means something like a cow's path or the place where the cows wander. I dosłownie znaczy ścieżka dla krów, czy tam, gdzie krowy chodzą. And usually it's used in the sense of, for the monks and nuns, your gochara is usually like the place where you go for alms round. I dla mnichów i mniszek gochara zwykle znaczyła to miejsce, gdzie idą po jałmużnę. So like you know you take your bowl in the morning and you wander into the village, and so that village or set of villages that you go to is your gochara. Wychodząc rano z miską do wioski, to właśnie te wioski są tym obszarem gochara. Mm. And so for the animals, and actually what it means is something like feeding ground. Dla zwierząt oznacza to pole żerowania. Żerowisko. Yeah. So it has it's a little bit of a tricky word to translate, mm-hmm.
But I think it has a bit more of a specific meaning than sort of resort or domain. It specifically means the place where you normally go to feed. Więc to słowo lepiej było przetłumaczone jako miejsce, gdzie zwierzę zdobywa swoje pożywienie, czyli żerowisko. Okay, so the next one I wanted to talk about. So, oh, by the way, let me just say, please interrupt me. Okay? Więc jeśli macie jakieś pytania, to przerwajcie mi. I should have mentioned that at the beginning. Powinienem o tym powiedzieć od początku. I'm used to teaching in Australia where people don't need an invitation to interrupt you. Jestem przyzwyczajony do uczenia w Australii, tam ludzie przerywają nawet bez zaproszenia. No, but seriously, you know, please, as we go on, please ask questions, anything that's unclear, that's what we're here for. Zadawajcie pytania, jeżeli cokolwiek jest niejasne. Otherwise I just have to try to guess. Bo inaczej muszę zgadywać. Yeah, and I'll just talk about things that are interesting to me and they're probably boring to you, I don't know. I będę mówił o tym, co jest dla mnie interesujące, ale dla was to może być nudne. Okay. And the next one says that Mara will gain an access. I następny zwrot, Mara zdobędzie dostęp, zdobywa dostęp. Who is Mara and what is he accessing? Kim jest Mara i co, do czego zdobywa dostęp? Would he be like Kilesa spreader? A Kilesa spreader? Some sort of bringer of Kilesa? Something like that, yeah? Dealer. Yeah, Kilesa dealer. Yeah, like a drug dealer is a Kilesa dealer. Yeah, I like it. Yeah. So are people here, are you familiar with the idea of Mara in Buddhism? Czy znacie ideę Mary w buddyzmie? Okay, so some familiar, some not. Okay, so I'll just talk a little bit about Mara and who Mara is. Powiem krótko o Marze i kim on jest. So Mara is something like the Buddhist devil. Mara jest trochę jak buddyjski diabeł. But he's not like, Mara is very different to the Christian kind of devil. Ale różni się znacznie od chrześcijańskiego diabła. He's not like all fire and horns and pitchforks and stuff. Nie ma rogów, ani ognia, ani takich. Very charming. Czarujący. And he plays guitar. So, you know, he's basically he's pretty cool, really. And you know, unlike, you know, you see in you know, when we think of like the Satan or something like that, he just wants to sort of put you in a pot of boiling lead and poke you and do all these terrible things with you. Szatan najchętniej wrzuciłby cię do worka kotła z ołowiem i cię tam ugotował i zrobił inne okropne rzeczy. But Mara is much more subtle than that. Mara jest bardziej subtelna. Mara wants you to be happy. Mara chce, żebyś był szczęśliwy. Yeah. You know, and for example, there's a time when the Buddha had gone forth and he was striving for enlightenment. Był czas, kiedy Buddha opuścił swój dom i próbował osiągnąć oświecenie. And Mara comes up to him and says, oh, it's a cold night, isn't it? Przychodzi Mara i mówi, że to jest bardzo zimna noc, prawda? Oh, it must be so uncomfortable out here, meditating in the middle of the forest. Musi być to bardzo niewygodnie, tak medytować w nocy w środku lasu. Wouldn't you be better off, you know? Wouldn't it be nicer to go back home? Czy nie byłoby bardziej milej wrócić do domu? And then you could, you know, you see your family again. Zobaczyć swoją rodzinę znowu. And you can do merit, you can make merit, make offerings and do good things. Możesz przecież zdobyć zasługi w inny sposób. And you can make yourself happy and make your family happy. Możesz uczynić siebie i swoją rodzinę szczęśliwym. And then, you know, when you die, you can get reborn in heaven. A jak umrzesz, to odrodzisz się w niebie. Yeah? This sounds reasonable enough, doesn't it? Yeah. It's not too bad. Yeah. Nieźle. So interesting, isn't it? Right? And Mara's
He wants you to be happy, right? When you're happy, right? That's when you stay stuck in samsara. Mara chce, żebyś był szczęśliwy. Jak jesteś szczęśliwy, to utkniesz na dłużej w samsarze. Hmm. And so you always find that the stories kind of depict Mara in this kind of way of trying to just trying to sort of draw people away from the practice of Dhamma. Więc opisany jest zawsze w ten sposób, że odciąga ludzi od praktyki Dhammy. And so Mara is understood. Mara clearly appears in a number of different roles in the suttas. Mara pojawia się w kilku rolach w suttach. Mm. So sometimes he appears like an actual being, like a deity who's there to tempt you. Czasami pojawia się jako osoba, jako bóstwo, które cię kusi. Mm. In a lot of other cases, like here, he's clearly not meant in that way. It's obviously just meant in a purely psychological sense. A innym razem pojawia się tak jak tutaj w sensie psychologicznym. And in some contexts that overlaps. A w niektórych kontekstach to się pokrywa. For example, there's one story about the Buddha before his enlightenment, and he has a story about how he's being attacked by the 10 armies of Mara. W historii, zanim Buddha osiągnął oświecenie, został zaatakowany przez 10 armii Mary. Mm. And you might have seen that in some of the Buddha images, where you actually have an image of the Buddha meditating, and then all of the armies of Mara, like demons and war elephants and so on, all attacking him. To jest często uwiecznione na różnych obrazkach, jak Buddha medytuje, są różne armie demonów, słoni wojennych. Mm. But in the sutra it says your armies are the armies of laziness and desire and greed and hatred and so on. Ale w suttach jest też opisane, że Buddha mówi, że twoje armie są armiami lenistwa, chciwości, nienawiści i tak dalej. But of course the problem is it's very hard to sort of paint that in a mural or something like that, right? It doesn't there's not much visual representation there, so that they make it into a literal army. So it becomes more dramatic. Ale coś takiego ciężko jest namalować, dlatego maluje się dosłowną armię. Mm-hmm. Okay, so here when it says that Mara will gain an access, of course basically what it means is your defilements will gain an access. Więc tutaj pisząc, że Mara dostanie dostęp, chodzi oczywiście o to, że skalania dostaną dostęp. Okay. And they do that when you are distracted by what's translated here by Bhikkhu Bodhi as the five cords of sensual pleasure. I to nastąpi, jeśli jest się rozkojarzonym przez tłumaczeniu pięć przewodów przyjemności zmysłowych. Hmm. And that translation, I don't like that translation. It's based on the interpretation from the commentary. It uses the word cord. Cord is actually a bit of a meaningless thing. Actually, what it just means the five kinds of sensual pleasure. To tłumaczenie z przewodem jest bazuje na komentarzach i w zasadzie nie ma tutaj wielkiego znaczenia. Chodzi o pięć rodzajów przyjemności zmysłowych. Mm. And okay, so then the five kinds of sensual pleasure, of course, is the sight, sound, smell, taste, and touch, which are stimulating and desirable, and which sort of please your mind and entice you out of your meditation. Te pięć rodzajów to jest połączonych z pięcioma zmysłami wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku, które odrywają nas od medytacji. So what then are we supposed to do? Is it best to just not see anything? Więc co powinniśmy robić? Czy nie powinniśmy w ogóle patrzeć? See, I can take my glasses off and you all become just like vague blobs of blur. Is that better for me? Jak zdejmę okulary, to
stajecie się tylko niewyraźnymi plamami. What do you think? No. No? Depends what is your attitude toward those stains of blood. If you really like them, it will not help you. Ah, you think so? Yeah. Maybe if I really like the blobs, it might be an improvement. I mean, it's true, isn't it, right? I mean, if you like in the beauty magazines and things like that, you never actually see people as they are, right? You all have to be, you know, photoshopped and everything to take all the blemishes away and all that kind of stuff. So, yeah, there's some truth to that. Oczywiście, jeśli zdejmie się okulary, widzisz, czasami jest to poprawa. Nie widzieć wszystkiego tak jak w magazynach z modą, gdzie Photoshopem wycina się wszystkie niewygodne szczegóły. So this is one of the reasons why we come to a retreat. To jest jeden z powodów, dla których przyszliśmy na odosobnienie. Because you know, most of us live in an environment where we have lots of it's a very stimulating environment in a modern city. Większość z nas mieszka w środowisku, które jest bardzo stymulujące w nowoczesnym mieście. And you know, so much of our modern world is specifically designed in order to make you lose your mindfulness. Wiele rzeczy w świecie jest specjalnie zaprojektowane po to, żebyśmy stracili uważność. In Australia some time ago they had a TV program called the Gruen Transfer, I think it was, the Gruen Transfer. W Australii był program zatytułowany Gruen Transfer. Gruen is a name. It's just a name, yeah, the Gruen Transfer. Transfer Gruenów. Yeah. So the Gruen, and it was a program about advertising and about the methods that advertisers used. I był to program o metodach, jakie używają reklamodawcy. It was named after this term, the Gruen Transfer, which is a term apparently that's used by advertisers. Więc ten termin transfer Gruena jest podobno używany przez reklamodawców. Or more specifically, it was used. Well, the explanation I heard, it was used in the design of shopping malls. A dokładnie chodziło o projekt zaprojektowanie centrów handlowych. And the Gruen transfer is that moment when you walk into a shopping center, okay, or a shopping mall, and that moment when you become so dazzled by all of the reflections and shiny surfaces and images and music and everything is designed in order to dazzle you. I chodzi o ten moment, w którym wchodzi się do centrum handlowego i nie wiem, jak jest człowiek jest odurzony przez oszołomiony przez człowiek jest zahipnotyzowany, odurzony, oszołomiony tym, co widzi dookoła, wszystko się zgadza. And there's a moment when you walk through the door, okay, and you walk, how many steps do you walk into the shopping mall before you completely forget what it was that you came there to buy in the first place? I chodzi o to, ile kroków przejdzie się po wejściu do centrum handlowego, żeby całkowicie zapomnieć, po co się przyszło. And that moment is called the Gruen Transfer. I ten moment to jest właśnie transfer Gruen. So that they design the shopping centers in order to minimize the distance between the front door and when that happens, right? I całe projektowanie centrum handlowego ma na celu skrócić ten moment między wejściem a... And they, you know, they also, you don't know how they also design them so you can't go back. Once you're in there, you sort of have to sort of whirl around. I oczywiście najlepiej zaprojektować tak, żeby nie można było wyjść z tego centrum handlowego. So this is the thing that people are constantly trying to make you lose your mindfulness. Więc ludzie starają się cały czas, abyś stracił uważność. And they are using these methods that Mara taught them. I
i używają tych metod, których nauczy ich Mara. Yeah. And in I'll tell you another little story. When I was in Australia one time, we had a visiting Thai forest monk. Jeszcze jedna historia. Kiedy byłem w Australii, mieliśmy wizytę tajskiego mnicha leśnego. And we went for the meal at the house of one of our supporters. I mieliśmy posiłek w domu jednego z naszych z osób, które nas wspierają. And as it happened, this particular supporter was very, very rich. I akurat ten wspierający był bardzo, bardzo bogaty. Yeah, like one of these people who bought a brand new Mercedes Benz for their son when he was at school to drive to school, and then sold it and bought something else because it was more fun. You know, that kind of rich. The Mercedes was too boring for him. Więc ten typ bogacza, który kupuje synowi Mercedesa, żeby sobie pojeździł do szkoły, ale po pewnym czasie go sprzedaje, bo ten zbyt nudny. Anyway, so we were in a house and we were walking through and there was like some shopping bags there. Więc jesteśmy w domu, przechodzimy i są tam jakieś torby z zakupami. And I pointed to one of the shopping bags. I ja wskazuję jedną z toreb. And there's a shop in Sydney called Max Mara. Jest sklep w Sydney, nazywa się Max Mara. Max Mara. So then I translated this for the Thai monk. Przetłumaczyłem to mnichowi tajskiemu. And he thought it was hilarious. Max Mara, yeah. So, okay, so That's how Mara makes an entrance, right? So that's how, you know, when you think about what that means, right? In your life, you know, we all know what this is like. We have, you know, everybody who comes here has an interest in meditation. You want to practice. You want to find peace of mind. Więc w ten sposób Mara zyskuje wejście. Zastanówcie się, jak to wygląda w waszym życiu. Każdy tutaj przyjeżdża po to, dlatego że jest zainteresowany medytacją i chce praktykować. And and somehow something always seems to get in the way. Ale jednak zawsze coś wydaje się stawać na przeszkodzie. And it's so easy to find an excuse. Bardzo łatwo jest znaleźć jakąś wymówkę. And it's so easy to let the time go. I bardzo łatwo jest zmarnować czas. And you know there are so many things that can pull our attention one way or the other. Jest tyle rzeczy, które potrafią odciągnąć naszą uwagę w ten albo inny sposób. And when you're on even if you're here on a meditation retreat, you can see that. Nawet tutaj na odosobnieniu medytacyjnym można to zobaczyć. You know, if you're staying in a retreat center for more than a few days, you know, you find yourself like reading the fire safety instructions or something like that. Jeśli się jest w centrum odosobnym przez więcej niż kilka dni, zaczyna się czytać instrukcje, plany ewakuacyjne. Anything seems interesting. Wszystko się wydaje ciekawe. And so, you know, the thing with all of these things is, of course, that in a sense, there's nothing wrong with it. Oczywiście nie ma w tym nic złego. It's, you know, it's all right. It's something, you know, something pleasant or something nice, it's okay. Jest coś przyjemnego, coś miłego, to jest w porządku. But it tends to distract your mindfulness. Ale ma tendencję do zaburzania twojej uważności. You forget what was important to you. Zapominasz, co było dla ciebie ważne. And think of that example of the Gruen transfer. Pomyśl o tym przykładzie transferu Gruena. And this is a good example of the meaning of mindfulness as memory. I to jest dobry przykład na znaczenie uważności jako pamięci. Right? You have in your mind what you need to buy, what you need to do, and you forget. Masz w swojej umyśle listę rzeczy, którą chcesz kupić, ale zapominasz. Yeah. Your mindfulness is lost. Uważność jest
stracona. Yeah. And you know that the problem is that that happens to us once or twice, and it's no big deal. Jeśli to się stanie raz czy drugi, to nie ma problemu. But the problem is it happens to you like every day, all day for the whole of your life, and you reach the end of your life and you're going, what was all that about? Problem jest to, że to dzieje się cały dzień, każdego dnia twojego życia i na końcu życia zadajesz sobie pytanie, o co tu chodziło. And you reach a point where you say, hang on, I've got to make a stand here. Dlatego osiągamy moment, w którym mówimy, że coś muszę zmienić. And so this is a point where we begin to meditate. We think, okay, we will ground ourselves on these four kinds of mindfulness meditation. I to jest moment, w którym zaczynamy medytować i zakotwiczać się w czterech rodzajach uważności. So I'd like to talk a little bit about the teaching here on the four kinds of mindfulness meditation. Dlatego chciałbym krótko powiedzieć o naukach tych czterech rodzajów uważności. Okay. So you can see here Bhikkhu Bodhi's translation. Piotr, does your translation follow Bhikkhu Bodhi's quite closely? No. It. Sorry, no. Like I said, an aspect of the body? Okay, something like that. Okay, good. Okay, so Bhikkhu Bodhi's, I'll just read through Bhikkhu Bodhi's translation again. A bhikkhu dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending and mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. Do you want to read the Polish equivalent? The Polish equivalent is... Mnich taki pilnie i świadomie trwa, dostrzegając przejrzystym zrozumieniem ciało takim, jakim jest, doznania i uczucia takie, jakimi są, umysł taki, jakim jest, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając przejrzystym zrozumieniem naturę zjawisk taką, jaką jest. So Piotr translated this as body as it is and feelings as they are. Body as it is and feeling as it is, okay. So now this is a very important passage in the early Buddhist texts. To jest bardzo ważny fragment z wczesnych tekstów buddyjskich. And this is one of those what we call like a stock passage or a trope, which is repeated countless times throughout the suttas. I powtarza się on niezliczonej ilości razy w sutach. And in fact this is an explanation of one of the factors of the Noble Eightfold Path. Jest to wyjaśnienie jednego z faktorów, jednego z czynników the ośmiorakiej ścieżki. The seventh factor of right mindfulness. Siódmego, czyli właściwej uważności. And so this passage repeated many times throughout the suttas, also found in all of the different Chinese translations, Tibetan, Sanskrit traditions and so on. Pojawia się bardzo wiele razy w suttach, również w tłumaczeniach chińskich i tybetańskich. And what it describes is, and what it's talking about essentially is what you do when you sit down to meditate. I opisuje w zasadzie to, co się robi, kiedy się siada do medytacji. And as such, it's worth paying close attention to it because it's a very core passage on what meditation is actually about. Dlatego warto na niego zwrócić uwagę, bo jest podstawowym opisem, czym naprawdę jest medytacja. Okay, and so the first thing is we have this. It says Bhikkhu Bodhi here says. Dwells, okay, so the Pali word is viharati, to keep or to stay, but here it basically means to meditate, so here I translate it as he meditates. Więc słowo viharati ja przetłumaczyłbym jako ono znaczy przebywać, ale przetłumaczyłbym jako medytować po prostu w tym kontekście. Now the word which Bhikkhu Bodhi translates as contemplating,
Now, what have you translated that in Polish? What do you have for that? Zastrzegając z przejrzystym zrozumieniem, czy nie tego nie? Contemplating. We use the word contemplate. Contemplate? Yeah. Possibly, but here it's pilnie świadomie trwa. Tak, dostrzeg. Pilnie świadomie trwa. It's more like seas. It's more like seas, yeah? Okay. Clearly sees. Clearly sees. Understands. Okay. Mm-hmm. Okay, so now the English word contemplates is a little bit problematic because many people, when the, it actually it's correct, but most people when they think about this word, what they think is it means to think reflectively about something. Right, so to contemplate a topic is to, you know, to think about that topic and reflect on it and see what it's about. W zasadzie to słowo kontemplować jest, byłoby całkiem dobre, ale większość ludzi kojarzy słowo kontemplować z refleksją na jakiś temat, myśleniem na jakiś temat. Mm. And there are actually plenty of words in Pali that refer to this, and that's an important part of your meditative practice as well. Jest w palińskim dużo słów, które mają podobne znaczenie i to też jest część ścieżki medytacyjnej. Mm, but that's not what's happening in this place. Ale tutaj nie o to chodzi. Mm. Actually the Pali word is anupassana, which literally means to keep on watching. Palińskie słowo anupassana oznacza kontynuować obserwację. Mm. So to observe or to like a sustained observation of something. Stała obserwacja, podtrzymywana obserwacja. Mm. Okay, so what it means is to that anu, the beginning of the word is anu, and that's very important. Początek słowa anu jest bardzo ważny. Because that implies like a continuity. Oznacza kontynuację. Stretches it out in time. Rozciąga to w czasie. Mm. Remember what I said before about mindfulness as being like memory. Mówiłem wcześniej, że uważność jest jak pamięć. Yeah? You lose your mindfulness when you go over that Gruen transfer line. Tracisz swoją uważność, jeśli przekraczasz tą transfer Gruena. So the same thing when you're meditating and you know you're watching the breath or something like that and you sustain your awareness with whatever it is that you're meditating on. Tak samo jeśli medytujesz na jakiś temat, to podtrzymujesz swoją uważność, jeśli cały czas jesteś w tym temacie. Mm. So this is that aspect of mindfulness, is that it's sustained, it keeps on going. You don't forget what it is that you do. Na tym polega właśnie ten aspekt uważności, podtrzymania, pamiętania tego, co się robi. Mm. So of course that's what happens when you meditate, right? You sit down to meditate and you, one breath, two breaths, oh, what was I doing? Oh, yeah, oh, that cake was really good, wasn't it? I oczywiście, kiedy siadamy do medytacji, jeden oddech, drugi oddech, a później myślimy o cieście, które zjedliśmy. So that's that aspect of mindfulness. It has that continuity. Więc ten, tutaj chodzi o aspekt uważności, który oznacza ciągłość. Mm-hmm. Okay, so continually watching, sustained watching. The next idiom, it's Bhikkhu Bodhi translates as the body in the body. Następny idiom Bhikkhu Bodhi tłumaczy jako ciało w ciele. So this is a bit weird, isn't it? To jest dosyć dziwne. Does it only apply to pregnant women? Czy tylko dotyczy kobiet w ciąży? But it starts out by saying it's a monk. I don't think so. Ale chodzi o mnicha, więc nie sądzę. What's the body like? Do we have like a little body inside the big body? I don't know. Mamy małe ciało w dużym ciele? Actually, it's just an idiom. To jest idiom. Mm, and what the idiom means is essentially that you're contemplating an aspect of the body. I
ten idiom znaczy, że kontempluje się aspekt ciała. So like a part of, if you think of your body as being like a collection of physical phenomena, you're contemplating one of the kinds of physical phenomena among the whole spectrum of those physical phenomena. Więc jeśli ciało jest jakimś aspektem zbiorem fenomenów. Tak. Jeżeli jest jakimś fragmentem zbioru fenomenów, to rozpatrujemy je właśnie w ten sposób. Ale chodzi o to, że jeden. Wybieramy jeden spośród tego zbioru. Wybieramy jeden, czyli ciało jest tym jednym spośród tego zbioru. Has it something to do with this thing, elements like fire, water? It could be that that's one of the ways of doing it, but it's not specifically that, because it applies right across all of the different kinds of meditation. Yeah, so it just means that there's you think in under body contemplation, there are many different kinds of meditation. You can watch your breath, you can do the elements, you can contemplate the decaying body, or you can contemplate the postures of the body. So there are many different ways of doing this meditation. All it means is that you're doing one or other of those ways. You're focusing on the body in one particular way. Więc chodzi o, są różne sposoby, żeby kontemplować ciało i może to być zarówno medytacja oddechu, kontemplacja różnych elementów, kontemplacja rozkładu i ten fragment sugeruje, że wykonuje się jedną z tych kontemplacji. Okay, so I think saying a body in the body is, to me, it's a bit overly literal. Stwierdzenie ciało w ciele jest zbyt dosłowne. Okay, so that's the basic description of the practice. Then it goes on, it says ardent, that means energetic. I następnie, to jest ten podstawowy opis, i następnie jest powiedziane, następne słowo jest energetycznie. The next one, clearly comprehending, in Pali is sampajano. Następny jest dostrzegając przejrzystym zrozumieniem, czyli po palisku sampajano. There's a specific psychological term for this, which is situational awareness. Jest termin psychologiczny, który oznacza świadomość sytuacji. So this is a bit of a kind of a buzzword in psychology in recent years. To jest ostatnio bardzo modne hasło w psychologii. But essentially, situational awareness means basically you're aware of your context and your surroundings. Oznacza to mniej więcej tyle, że jesteś świadomy swojego otoczenia. So you're aware of what's happening, but more importantly, you're aware of like what's the purpose of what's going on. Więc wiesz, co się dzieje dookoła, i co ważniejsze, wiesz, jaki to ma cel. So you keep an awareness of what your aims are in a particular context. Więc masz świadomość, jaki jest twój cel w danym kontekście. While at the same time understanding what everybody else is doing in that same context. I rozumiejąc, co inni robią w tym kontekście. So that's what situational awareness means, and it's basically exactly the same as what sampajanya means in Pali. To oznacza, czym jest świadomość sytuacyjna, i tym jest sampajanya. Yeah, so as usual, Western psychology is only 2,500 years late, but they're getting there. Jak zwykle, zachodnia psychologia jest 2,500 lat spóźniona, ale dogania jakoś. In psychology, this actually came into psychology from studies of war. To doszło do psychologii, dotarło do psychologii z badań nad wojną. And they wanted to know why some, like if you're pilots having a dogfight in the sky, why did one survive and the others didn't? Wynika to z rozpatrywań, dlaczego dany pilot przeżył, a inny nie. And they identified this quality of situational awareness, being able to know exactly what you're doing and also understand what everybody else around you is doing.
i stwierdzili, że tam ma bardzo duże znaczenie właśnie ta sytuacyjna świadomość. So that was identified as being a critical factor for surviving in wartime. I ogólnie jest to krytyczny faktor, żeby przeżyć na wojnie. And so they then applied that more broadly. I zastosowałem to szerzej. And of course, when the Buddha was talking about it, he wasn't talking about surviving in wartime. Oczywiście Buddha nie miał na myśli przeżycia na wojnie. Well, maybe the psychological kind. Chyba że chodzi o wojnę psychologiczną. But it's the same kind of idea, so that when you're doing something, you keep an awareness what it is that you're doing. Chodzi o tą ideę, że pamiętamy cały czas o tym, co robimy. You understand the context. I rozumiemy otoczenie. You understand the purpose of it. I rozumiemy cel. So I'll give you an example of how I learned about situational awareness. Zdam przykład, jak ja nauczyłem się czegoś o świadomości sytuacyjnej. And the difference between situational awareness and mindfulness. I różnicy między świadomością sytuacyjną i uważnością. When I went on my first retreat in Thailand, it was in a monastery in Chiang Mai in northern Thailand. Pojechałem na swoje pierwsze odosobnienie do Chiang Mai. I'd never done any meditation before. I nigdy wcześniej nie robiłem medytacji. And they do month-long retreats at that place. A robią tam miesięczne odosobnienia. And you're meditating 14 hours a day. I medytuje się 14 godzin dziennie. So I learned quite a bit about suffering. Więc wiem trochę o cierpieniu. And it's all this kind of rising, falling, and moment-to-moment mindfulness practice. I praktyka bazuje na powstawaniu i zanikaniu, obserwacji z chwili na chwilę. So you're supposed to really slow down everything that you do, so everything's like really gonna open the door of your kuti, and you're like that. So you're very, very slow with everything. Więc powinno się też wszystko robić bardzo wolno i obserwować to. So anyway, I did this for a month. I robiłem tak przez miesiąc. And at the end of it, I finished the retreat. I na końcu zakończyłem odosobnienie. And I was feeling pretty good, actually. In that monastery, they finish the retreat, they give you an extra special practice, they get you to meditate for about 4 or 5 days without sleeping. I czułem się całkiem dobrze, chociaż na końcu 4 czy 5 dni dają dodatkową praktykę, żeby nie spać. Yeah, it's because like doing 14 hours meditation just isn't enough. 14 godzin medytacji dziennie to nie wystarczy. So you crank it up to like 20 hours, 22 hours a day. Więc podkręca się do 20-22. Completely crazy, but anyway, that's what we did. And so at the end of it, you know, you're feeling pretty good about things, you know, feeling pretty proud that you finished that, and everything's good. And it's pretty amazing because if you do stay up like that, you know, you're obviously struggling with a lot of tiredness and things, but eventually your mind becomes very, very clear. Jest to bardzo trudne, ale w końcu umysł staje się bardzo, bardzo przejrzysty. Anyway, a day or two after I finished the retreat, we got asked to help out with something in the monastery. Dzień czy dwa po zakończeniu odosobnienia poproszono nas o pomoc w czymś w klasztorze. And so there are a few of us meditators there. Było nas jeszcze kilku medytujących. And they had demolished one of the huts in the monastery and they wanted to move the bits of wood, the timber, from one place to somewhere else in the monastery. Rozebrali jedną z chatek i chcieli przenieść drewno z tej chatki do inne miejsce. And so we go down to the building site, and I was very aware that this was the first thing that I'd done since I'd started meditating, basically. I'd done this whole intensive retreat and been through this whole journey, and now I was going to actually do something practical. And so I thought, okay, I better do a good job. I
Doskonale pamiętam, że to miałem świadomość, że to jest pierwsza rzecz, jaką zrobię po tym długim odosobnieniu, która jest jakąś konkretną, praktyczną rzeczą. Mm. And so I remember reminding myself of this when I was standing on the edge of the building site and reminding myself to be mindful. Więc stałem tam na krawędzi, przy wejściu do tej części budowlanej i mówiłem sobie, bądź uważny. So I mindfully lifted my foot, mindfully moved it along, mindfully put it down, right on a nail. Bardzo uważnie podniosłem stopę, przeniosłem ją do przodu i opuściłem na gwoźdź. So that was the end of that. That was my job finished. Literally the first step that I took was straight onto a nail. Right, so that is the difference between mindfulness and situational awareness. Right, actually I was in it in one sense, I was perfectly mindful. I knew exactly, this is my, you know, my foot's lifting, it's moving along. I knew exactly where my foot was. W pewnym sensie byłem bardzo uważny, widziałem, że ruszam stopą do przodu. But I didn't have any awareness of the context, right? So I didn't realize there's a nail underneath me. Ale nie miałem żadnej świadomości kontekstu. So this is what's meant here by the phrase Bhikkhubodhi's translated as clear comprehension, but I prefer to translate it as situational awareness. Więc o to tutaj chodzi. W tym kontekście przetłumaczonym jako przejrzyste zrozumienie, wolę tłumaczyć to jako świadomość sytuacyjną. Okay. Any questions about that? Yes, because I want to ask how we need to, when you practice meditation, this, how we should use this awareness. Mm-hmm. How? Moje pytanie było, w jaki sposób jeśli medytujemy, to w jaki sposób powinniśmy użyć ten sytuacyjną świadomość? Okay. What do you think? Co sądzisz? Potentially we should be aware how we sit, if we're not putting too much pressure to the legs, okay. How is the body, yeah. What's the state of the mind. Yeah, yeah. The absolutely. That's exactly right. Yeah. Medytując powinniśmy mieć świadomość, jak siedzimy, jaką presję wywieramy na kolana, żeby nas nie bolały, na pozostałe części ciała, jakim jest stanie nasz umysł, jakim stanie jest narządnie. Yeah. So all of the things that's around that meditation. Wszystko co się dzieje dookoła tej medytacji. And but also remembering like what's the purpose of your meditation. Jaki rozumienie, jaki jest cel tej medytacji. Yeah. Okay. You know, like remembering who's the actual translator. Yeah? See these things, it's always so much easier to talk about them than it is to do them. Yeah. Yeah, so all of those things is part of that. So it's understanding that it's not just, you know, being aware of the breath, but it's actually all of that other stuff around it. Więc jest to również pamiętanie nie tylko o oddechu, ale i o tym, co dzieje się dookoła. Yeah. Yeah, I was just thinking about telling another story about that, but I probably won't bother. Okay, so, yes, so is that good? Yeah? Mm-hmm. Any other questions? Czy są jakieś inne pytania? I've got a question for the previous part of the text where the pleasure is described as the factor that distracts us. Meditation, which is opposite to the main topic of our retreat, which is pleasure in meditation. Right, yeah. So what's the precise difference between those two kinds of pleasure? Yeah. There's the this pleasure here is described as a sensual pleasure. Yeah. And we could say about
the right pleasure as a pleasure of letting go, yeah, for example. Yeah. But isn't it too simple? Oh my god, we better make it well, complicated. It can't be right if it's simple. I mean, it's theoretically simple. But, okay. You know, it's okay. Very close. The successful meditation is very rich in the pleasure that sure. that has its sensual aspect also. Może po polsku pytanie jeszcze? Pytanie jest o to, jaka jest dokładnie różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami przyjemności, czyli tym pierwszym, który w tekście jest podany jako główny czynnik rozpraszający, czy oddalający nas od właściwego resortu, od stwiska. Tak, tej przyjemności, która jest głównym tematem naszego odosobnienia, czy tą właściwą przyjemnością. Okay, so yeah, that's very true, and you know the theoretical difference, yes, is that the sensual pleasure, you know, starts out being pleasurable and then doesn't, right? It tends to decline. What they call in economics, they call diminishing marginal utility. It's a technical phrase, yeah, and that's what it is, right? You have one ice cream and it's like really delicious, and then you have number two and it's like, well, it's not quite as delicious, and by number three or four, you're starting to feel sick, right? And so it begins pleasant and then it becomes suffering. Whereas with the pleasure of letting go, then the more you have it, the more pleasurable it becomes. Mm. It doesn't lead to suffering, it only leads to more pleasure. Więc tak, masz rację. W teorii różnica polega na tym, że ta przyjemność zmysłowa przede wszystkim maleje wraz ze zwiększaniem tego, co ją powoduje, czyli na przykład. Mm. You know, but in practice, of course, these things are often mixed up. Ale w praktyce te rzeczy się miesza. Mm. Okay, think about something like, say, Christmas. Pomyśl o świętach. Right? So on the one hand, you can say, well, it's very wholesome, right? It's peace on earth and goodwill to all men. That's very good, and we can celebrate that and see our family, and it's very wholesome, and it's a wholesome kind of pleasure. Z jednej strony to bardzo korzystne. Pokój na ziemi, można się spotkać z rodziną. Hmm. At the same time, everyone will eat huge amounts of dead animals and be and drink lots of alcohol and be. I don't know what they do. The custom here is in Poland, but in Australia, usually by about 1 o'clock in the afternoon, you're completely finished. And, a z drugiej strony będzie duża ilość zjedzonych zwierząt, duża ilość. Tego alkoholu i nie wiem jak tutaj, ale w Australii o pierwszej wszyscy są nieżywni. What's the custom in Poland? Half past one. Half past one. Ah. 2 days. So you have like same. You have like lunch times. Christmas lunch is the big meal or dinner? No, the biggest event is actually pre-Christmas. Christmas Eve dinner. And we first torture fish. Sorry? We torture fish first. You torture fish. Yes, we torture fish. Aha, does that make it very important? And if you kill fish at home, that's proper way to celebrate. It's fresh. Okay. Keep them in bath. Kill them by your own hands. Okay, nice. Don't listen to them because you cry over the dream. To have okay. the fish fresh, we keep it in the at home, right? Not we, but now I don't know. Are you just trolling me at the moment? No, it's true. Like in Australia, when the tourists come, we tell them about the drop beds. It's, no? I mean, it's now it's maybe less of the custom, but it used to be when there were shortages of you know foodstuffs, right. And people would buy fish much okay. earlier than the Christmas day, than okay. the evening, okay. and they would the keep them really in bathrooms, okay, okay. in bath, okay. and they would like swim well, in the bath. You yeah, know, some of them would die maybe, and you would kill them on can the day. Sorry, can I just rewind a little bit? What do you actually do for baths? Sorry? Like, oh, for like, baths? We do go you to pond. You go to the neighbors. No, no of course not. They own fish. We're not Catholic. Okay. So,
and you kill, you would kill the fish on the Christmas Eve day, okay. Evening, right. Really, and you have it fresh, right? Right, right. Yeah. But now it's really, it's, I mean, the mind is changing. I mean, people are thinking different, different way, and it's diminishing. Okay. do you have like in Poland? Do you have like the scary Father Christmas? What do they call them, like Krampus or something like that? In Switzerland, where I had one of my friends was Swiss. Legitimate Christian Santa Claus. Yeah, they had like this really evil Santa Claus that'd go around and punish all the naughty boys and girls at Christmas. You don't do that? No. Okay. But sometimes Santa brings a steak, wooden steak, for naughty people. See, there you go. He's good, but you know, you were bad, so here's so a steak. He'll punish you, though. Yeah? Yeah. Yeah. Okay. All right. So anyway, so that's Christmas, right? And and you know, that's a good idea. That, you know, it's a good example where, you know, actually genuinely it is a mixture of things, you know. And you can say, oh, it's all commercial and it's all money and it's all consumption, and that's true. It is all of those things, but it actually is about family and love and things like that as well. At least until they've had a few glasses of champagne, and then it, that tends to go out the window as well. But whatever. So this is the way with many sensual pleasures anyway, that those things are mixed up. I guess so you could say that the consequence is the criteria, is it wholesome or not. Yep. So theoretically, if I read to, I don't know, some nice liberating free jazz music like John Coltrane, and it leads me to the feeling of letting go, liberating and becoming easygoing fellow, this is not exactly sensual pleasure like the one which leads to attachment, unless I want to go and listen for next hour and next hour and next hour. What I mean is that some forms of art and culture may lead to feeling of detachment and letting go, at least in my experience. Okay, but does it start out with John Coltrane and then end up with black metal? In my case. But look, sure, you know, and it also it's relative, right? These things are relative. So for somebody who's feeling, you know, for many people, right, you can listen to some music and it can be quite uplifting and can raise your mood and so on. So it actually has quite a wholesome influence, right? Whereas if you're on retreat and your mind's very peaceful and very still, and then listening to that same music might be quite distracting and actually lead you away from the meditation. But Buddha was not like Taliban, which when they conquered Kabul would prohibit course. Music, kites, and so on. He was not that anti any forms of. Of course. Yeah, he wasn't anti any of them. He just said that, look, if you listen to music, it has that effect. That's all. Mm. So it's about understanding what's the effects of things. By the way, do you want to translate the last 10 minutes? I was just waiting for. No. Pytanie dotyczyło słuchania muzyki i czy słuchanie muzyki w określonych przypadkach może prowadzić do korzystnych efektów, ale to zależy od kontekstu i na przykład czym innym jest słuchanie muzyki, które na co dzień poprawia nastrój, a czym innym jest kwestia słuchania muzyki na odosobnieniu, gdzie umysł jest spokojny i słuchanie muzyki mogłoby odrywać od medytacji. Did you get the fish part in there? No. I don't have to. Everybody knows about what's being done with fishes in Poland. Okay, so, but any other questions on, where were we, Sampajanya, yeah. Or czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące Sampajanya? Okay, yeah. Nowadays, mindfulness is defined very often as consciousness of here and now. Okay. Do you think that it's correct? Okay. Po polsku? Uważność teraz jest obecnie definiowana bardzo często jako świadomość chwili obecnej. Czy to jest właściwe tłumaczenie? Yeah, consciousness of here and now. Świadomość tu i teraz.
Kind of, but yeah, kind of. It's not the way that I would talk about it. Yeah. To nie jest sposób, w jaki ja bym o tym mówił. You see, there is this connection of mindfulness with memory. Jest połączenie uważności z pamięcią. So for example, let's say you're meditating. Powiedzmy, że medytujesz. Yeah? And you've been meditating for half an hour. I medytowałeś pół godziny. But part of what mindfulness means is that you know after half an hour that this is the same meditation that you started with. Częścią uważności jest to, że po pół godziny jesteś świadomy, że to jest ta sama medytacja, jaką zacząłeś. Right? So you keep on doing the same meditation during that sitting. Więc robisz tą samą medytację przez. Yeah? And of course, often people don't do that. Często się zdarza, że ludzie tego nie robią. And many of you may have experienced that even today. You know, maybe you start out trying to do the metta meditation, but because you're used to doing breath meditation, halfway through you find yourself, oh, you're doing the breath meditation and you didn't really notice. Yeah? Być może zaczęliście robić medytację mety, ale ponieważ jesteście przyzwyczajeni do medytacji oddechu, w połowie się zorientowaliście, że robicie już coś innego. So this is loss of mindfulness. To jest brak uważności. Yeah? So, and in addition, your mindfulness can be used to deliberately recall things from the past. Uważność może też być celowo użyta do tego, żeby przypomnieć sobie coś z przeszłości. So, for example, in the suttas they talk about the recollection of your past lives. W suttach jest mowa o przypomnieniu sobie poprzednich żyć. And that's also a kind of mindfulness. I to też jest rodzaj uważności. Yeah, it's the same word. It's anusati. Sati is the word for mindfulness. Yeah. Anusati, czy sati jest określeniem uważności. Yeah. So I understand what that definition, you know, why that definition is used. I don't think it's bad or anything like that. But I don't think it quite captures the way that mindfulness is talked about in the suttas. Rozumiem, jak jest używany ten termin i nie widzę z tym żadnego problemu, ale uważam, że w suttach jest inaczej opisywana uważność. For me, consciousness embraces memory, so I don't see a problem. Yeah. Okay. But I was thinking about sampajanya. Don't you think that this first definition embraces sampajanya as well? So yes, could do. It's one of those things. I mean, the word consciousness is defined in so many different ways as well. So it's a bit hard to say. I mean, really, any of these definitions are going to be limited. You really just have to talk about what it is, and learn the meaning of it from the discussion. Yeah. So, in your understanding, mindfulness is directed inside, towards. Czy możesz po polsku czyli według tego, co mówisz, uważność jest ukierunkowana na wewnątrz, nie na świat zewnętrzny? Not necessarily. It can be directed both inwards and outwards. Niekoniecznie. Uważność może być skierowana i wewnątrz, i na zewnątrz. So, what's the difference between sampajanya and mindfulness? Well, again, sampajanya. Jaka jest różnica między sampajanią a uważnością? Yeah. Well, think of mindfulness as okay. So here's a definition of mindfulness from the Buddhist philosopher Asanga. Tak, podam definicję uważności, jaką podał filozof Asanga. He defined it as the repeated experiencing of the previously experienced of the previously experienced phenomenon. Określił to jako ponowne doświadczenie doświadczonych wcześniej fenomenów. So that, you know, if you think about that in the context of, say, doing breath meditation, what that means is you keep on experiencing and being aware of the breath, the same thing that you were aware of just a moment ago. Więc w kontekście medytacji oddechu to doświadczasz tego samego, czego doświadczałeś wcześniej. Okay. So,
whereas the sampajanya is that the understanding that's around that, okay, the situation or the context. A sampajanya to jest rozumienie tego, co jest dookoła, czyli sytuacji, kontekstu. Does it make sense? Maybe. Sorry, just make sure that. I was thinking about this example about the gwóźdź. No. Yeah. Spoke about a minute before. So when I was thinking about mindfulness, I would say that you were not mindful at that moment, but you said that you were not. We're not sampajanya. Got, yeah. Got sampajanya at that moment. Yeah. So that's why I'm saying that less, more or less, I understand sometimes less than more. Okay. Odwołałem się do tego przykładu, o którym Bhikkhu mówił, z nadepnięciem gwoździa. Dla mnie to nadepnięcie gwoździa jest brakiem uważności. Natomiast on mówi o braku sampajanya. I staram się zrozumieć w oparciu o ten przykład. Yeah. Różnicę między tymi dwoma. I think what's happening is that just in contemporary usage, the word mindfulness tends to be applied in a more broad way, mm-hmm. Whereas in the suttas it's more specific. And actually, the Buddha often used the phrase sati sampajanya to talk about, both of those aspects together. And so I think what we call mindfulness, in fact, probably covers the whole of that sati sampajanya. So the Buddha's just sort of focusing a little bit more closely with the word sati. Yeah. Myślę, że współcześnie słowo uważność zyskało szersze znaczenie niż to, które było używane przez Buddę, czyli sati, i obejmuje dwa określenia sati sampajanya, czyli zarówno uważność, jak i świadomość sytuacji. Okay, so yeah. No, I was actually trying to say about this, that there are those two aspects, past and memory, and Buddha used this more, it seems, and the psychology of the West rather took this sampajana, it seems, as its favorite. Right. Yeah. Clarity, Here and now, what's going on? Right. It doesn't have memory. You can have absolutely no memory and be mindful in this Western sense, I guess. Yeah. W sensie, że na Zachodzie to raczej to słowo mindfulness się odnosi do sampajany, czyli do takiego świadomości tego, co tu i teraz, a tego aspektu pamięci, czyli sati, nie dotyka. Okay. We should probably move ahead a little bit. We did atapi, energy, sampajano, situational awareness, and then satima is mindful. Następnym określeniem jest satima, czyli uważne. And then the last one, a Bhikkhu Bodhi, has having removed covetousness and displeasure in regard to the world. I na końcu Bhikkhu Bodhi tłumaczy odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata. I translated, I think, a little bit more simply, saying having removed desire and aversion for the world. Lub prościej, usuwając pożądanie i awersję do świata. So that last phrase, when we read it or try to understand it today, it has a fairly vague meaning, but actually it has a much more specific meaning within the context of the suttas. Dla nas może to być trochę mgliste i niejasne, ale to ma bardzo konkretny kontekst w suttach. And this was something that was first shown, I think, by my friend Ajahn Brahmali. I to po raz pierwszy pokazał Ajahn Brahmali. Yeah, and he did an article quite a number of years ago now, but he argued, I think, very convincingly that this phrase actually refers to the standard practice of sense restraint. Pokazał dosyć jasno i bardzo dobre argumenty przedstawił, że chodzi tutaj o praktyki ograniczenia zmysłów. Mm.
Yeah, so essentially sense restraint is understood in terms of the opposite of what we read earlier with the mind which is distracted by all of these enticing and tantalizing things. Więc powstrzymywanie zmysłów wydaje się być czymś przeciwnym do tego, co czytaliśmy na temat przyjemnych doznań, które odrywają nas od medytacji. So sense restraint is usually regarded as being one of the practices which is a preparation for meditation. Więc jest to uznawane za jedną z praktyk przygotowujących do medytacji. So it means that when you're going out in the world, when you're eating, when you're meeting people and all of these kinds of things, that you maintain an awareness and a sense of restraint in your engagement with those things. Więc spotykając się z ludźmi, jedząc, robiąc inne rzeczy, jest się uważnym i w pewien sposób się ogranicza, powstrzymuje się zmysły. And I'm going to let you in on a little secret. I powiem teraz mały sekret. And that's something that we don't tell people until it's too late. Nie mówimy o tym ludziom, dopóki nie jest za późno. And that is that you can never be completely fooled again. Sekretem jest to, że nie da się dwa razy nabrać zupełnie. Once you've known the sweetness and the taste of letting go and of meditation. Raz znając już słodki smak odpuszczania medytacji. Then you'll go home and you'll try to indulge in all of the things that you used to enjoy so much. Wrócicie do domu i będziecie próbowali się zanurzyć w te rzeczy, które sprawiały dużo przyjemności. And you go back to your favorite restaurant. I pójdziecie do swojej ulubionej restauracji. But there's a little voice in the back of your mind saying, it's impermanent. A z tyłu jest mały głos w głowie, mówi, że to jest nietrwałe. Maybe you're watching your favorite TV show, a little voice saying, it's just an illusion, it's not real. Oglądając swój ulubiony program w telewizji, mały głos będzie mówił, że to jest iluzja. And the problem is that you can't get rid of that voice ever. Nie da się tego głosu już nigdy wyłączyć. No matter how hard, you maybe forget for a little while, you know, for some time you'll forget, but it'll be back there. Można zapomnieć na przez pewien czas, ale on się znowu pojawi. Ice cream will never taste so sweet. Lody już nie będą smakować tak. And so, you know, it's just like the voice of wisdom. W zasadzie głos mądrości. You know, it's not, as I said before, it's not that the Buddha was saying that any of these things are wrong or bad in themselves. Buddha nigdy nie mówił, że te rzeczy są złe albo niewłaściwe jako takie. Really, the problem is that they promise more than they deliver. Problem jest to, że obiecują więcej niż później dają. Yeah. And so that's where the restraint comes in. You know, oh, okay, it's all right, but just that much. I tu wchodzi powstrzymywanie się. Wiemy, ile możemy wziąć. Yeah. And you know, okay, that won't, you know, it's just transient. It won't ever be, you know, completely satisfying. Wiemy, że to jest przemijające, że nie da kompletnej satysfakcji. So this is that practice of sense restraint. It's a practice of just knowing moderation, knowing what's appropriate, what's enough. Więc praktyka powstrzymywania zmysłów oznacza ograniczanie się i znanie umiarów. And so this is one of those preparations for doing meditation. I jest to jedno z przygotowań do medytacji. And that's why when we do meditation retreat, then we like to come to a quiet place where there's not too many distractions. I dlatego na odosobnienie lubimy wybierać miejsca, gdzie jest cicho i gdzie nie ma dużo przeszkadzających rzeczy.
So in mentioning these last factors, the ardent, Bhikkhu Bodhi translates, or energetic, clearly comprehending, mindful, and so on, these are like the supporting factors or the conditions which are support for the meditation. Więc wszystkie te czynniki, które są wymienione po czterech rodzajach uważności, to są czynniki wspierające. Okay, so I won't go on for too much longer, but I'll just talk just briefly about the four kinds of mindfulness meditation. Więc jeszcze krótko powiem o czterech rodzajach medytacji. And so we've mentioned the body, then there's feelings, mind, and what I've translated as principles. Więc jest ciało, doznania, umysł i to, co przetłumaczyłem jako zasady. Okay. So what these are four different aspects or four different areas that we can use for our meditation. To są cztery różne aspekty, cztery różne obszary, jakich możemy użyć do medytacji. And generally speaking, they move from the more coarse or the more more obvious towards the more subtle. I generalnie kierunek jest od bardziej zgrubnych do subtelnych. And so any good Buddhist meditation will always begin with the mindfulness of the body. Każda dobra buddyjska medytacja zacznie się od ciała. And so you notice that especially in the early Buddhist forms of meditation, we don't go in for a lot of kind of airy fairy things and visualizations and things like that, but it's much more about grounded everyday realities. Więc te wczesnobuddyjskie medytacje nie zaczynają od świateł, wróżek, jakichś wizualizacji, tylko zaczynają od konkretnych rzeczy. And if you do like the Vipassana meditations, then it's based on those, you feel the sensations in your body, or we're doing the walking meditation and so on. W Vipassanie odczuwa się doznania w ciele podczas chodzenia. If you do breath meditation, of course the breath is an aspect of the body, so this is a way of doing that contemplation of the body. Robiąc medytację oddechu, oddech jest tą częścią ciała. And even in the metta meditation, even though with metta, of course, we're contemplating a feeling, right? But we still take a lot of care to ground that meditation in your experience of the body, and so that's still comes within the mindfulness of the body. I również w przypadku metty, chociaż jest to uczucie, to wkładamy dużo wysiłku, żeby zakotwiczyć je w ciele. Yeah. So this is very important that any good meditation should begin with that with a lot of time and care and attention placed on mindfulness of the body. To jest bardzo ważne, że każda dobra medytacja powinna dużo uwagi i czasu poświęcać na aspekt ciała. In addition to doing this in your sitting meditation, it also includes being aware of your postures, for example, in walking meditation. To nie dotyczy tylko siedzenia, ale również bycie świadomym swojej postawy swojego ciała, na przykład podczas chodzenia. So whenever you're practicing, take plenty of time to be aware of your body, be mindful of your body. Więc kiedy praktykujecie, poświęćcie na to dużo czasu, aby być świadomym swojego ciała. There are many different ways of practicing mindfulness of the body. Jest wiele różnych sposobów, aby praktykować uważność ciała. So I won't talk about all those here. You can see one list of them in the Satipatthana Sutta. Jedna z list jest w Satipatthanie Sutcie. In fact, there are many more of different ways of meditating than those. Jest ich nawet jeszcze więcej. Okay. Any questions on body contemplation before I move on? Czy są pytania na temat kontemplacji ciała? Okay. Next one. Contemplation of feelings. Kontemplacja uczuć. Okay. So feelings, pleasant, painful, and neutral feelings.
dzielą się na przyjemne, nieprzyjemne i neutralne. Okay, so as I mentioned yesterday and tried to emphasize, and by far the most important of these is the contemplation of the pleasant feeling. I jak mówiłem wczoraj, najważniejsza jest kontemplacja przyjemnych uczuć. And even though that's not the context of Satipatthana is basically the only sort of prominent meditation context in the suttas where that pleasant feeling is not emphasized so much. I w przypadku Satipatthany to jest jedyny kontekst, gdzie to przyjemne uczucie nie jest tak podkreślane. So if you were to read this, you know, just these passages by themselves, then you wouldn't really get that idea that the suttas are emphasizing that pleasant feeling so much. Więc jeśli przeczyta się tylko to, to nie odniesie się wrażenia, że to przyjemne uczucie jest takie ważne. But the thing is that there are many, many other different kinds of contexts and ways the Buddha talked about meditation. And in those different ways, then that feeling of pleasure is found, talked about very often. Ale Buddha mówił o medytacji w wielu innych kontekstach i tam to przyjemne uczucie jest bardzo ważne. So again, this is, I guess, your situational awareness. I to jest kwestia tej świadomości sytuacyjnej. In terms of understanding the suttas. W przypadku rozumienia sut. So it's not just this one passage, but it's also how that fits within the teachings of the Buddha as a whole. Nie chodzi tylko o ten jeden fragment, ale o to, jak pasuje do całości nauk. Okay. Any questions on the feelings and contemplation of feelings? Yeah. Jak zachować uważność albo świadomość przestrzenną, kiedy umiera członek naszej rodziny? How can you maintain this awareness or situational awareness or yeah. mindfulness when the member of family dies? Oh, crikey. Well, I'll tell you a story. Powiem historię. Once I was in the Buddhist society in Perth. Byłem w buddhistkim stowarzyszeniu w Perth. You okay? You look like you're getting tired. What's the time? Nearly 9 o'clock. I'm fine. That's okay. And there's a few people are heading more and more horizontal as we go. as I was there, one of the Thai women who used to come to the center came up and spoke to us. Jedna z kobiet tajskich, która przychodziła do centrum, przyszła z nami porozmawiać. And she told us that she'd just been in a few days before had been in a terrible car accident. I że kilka dni wcześniej miała straszny wypadek samochodowy. Mm. And she was sitting in the back seat. Ona siedziała z tyłu. And the car that she was in was driving, and then another car came through a red light quite fast and smashed into the side. A inny samochód przejechał na czerwonym świetle i dosyć mocno uderzył. And it was very bad. A couple of people died. Kilka osób umarło. And a couple of people were badly injured. A kilka osób było mocno potrzebowanych. And she said that what happened was that she was sitting in the back seat and she saw that other car coming. Ona siedziała z tyłu i widziała ten samochód, jak nadjeżdża. Just a split second. Chwilę, krótko. Just before it was about to hit. Chwilę zanim uderzył. And as soon as she saw that, her mind went into meditation. Jak tylko to zobaczyła, to jej umysł od razu zaczął medytować. Mm. And she'd been practicing meditation for many, many years. Ona ćwiczyła medytację przez wiele, wiele lat. And she was really surprised. She had no idea that her mindfulness would kick in so quickly. Nie sądziła, że jej uważność tak szybko zareaguje. Yeah. And so she just remembers that moment when the car was about to hit. She went into meditation and she can't remember anything else.
pamięta, że chwilę zanim uderzył, umysł wszedł w medytację i nie pamięta już nic więcej. And then she came out of meditation a few minutes later and the crash was over and she was entirely unharmed. I jej świadomość wróciła po kilku minutach, wyszła z medytacji, było już po wypadku, ona była nie zraniona. And so to me that's a really good example of how meditation will come and help you when you need it. Dla mnie to jest dobry przykład, jak medytacja może przyjść i pomóc wtedy, kiedy jest potrzebna. Yeah? And so each time while you're meditating, you're building up the resilience, the strength of your mind. Za każdym razem, jak medytujesz, budujesz odporność i siłę swojego umysłu. And you're building up your capacity to feel. I budujesz możliwość, aby odczuwać. And also building up your wisdom. I budujesz swoją mądrość. Yeah, your understanding of impermanence. Swoje zrozumienie nietrwałości. And so all of those things will come to help you when you need them. Wszystkie te rzeczy przyjdą ci pomóc, kiedy będziesz ich potrzebować. So you don't necessarily have to do anything about it. Nie musisz nic z tym robić. Yeah? And so when tragedy strikes, if somebody dies in your family, you'll understand. Oh, okay, this is nature. This is how the world works. Kiedy wydarzy się jakaś tragedia albo ktoś umrze w rodzinie, to zrozumiesz, że tak działa świat. And you know, it doesn't mean that you won't feel it. Doesn't mean you won't feel grief or sadness or anything like that. Co oczywiście nie oznacza, że nie będziesz czuł smutku ani żałoby. But it just means that you'll be okay with that. You know, the feelings will come, you'll understand them, and you'll be able to cope. To oznacza to, że będziesz zrozumiesz, jak przychodzą uczucia, jak działają, i będziesz w stanie się z tym poradzić. And it also means that you can then extend that strength and compassion to other people around you. I oznacza to również, że będziesz mógł rozszerzyć tą siłę i współczucie na innych. I was once talking to one of the elderly Sri Lankan ladies in Buddhism in Sydney. Rozmawiałem kiedyś ze starszą panią ze Sri Lanki w Sydney. And her husband had just died. I mąż właśnie umarł. And you know, they'd been together their whole life and they loved each other very dearly. Byli są całe życie i bardzo się kochali. And she told me the story. She said their son was a psychiatrist. Powiedziała historię, że jej syn był psychiatrą. And when the father died, the son was said to the mom, "Oh, look, you know, I'll get you some antidepressants or something like that to help you through." I kiedy ojciec umarł, to przyszedł do matki i powiedział, że może dam ci jakieś antydepresanty. And she said, "What are you talking about? I don't need anything like that." Ona powiedziała, o czym ty mówisz, nie potrzebuję nic takiego. Yeah, well, of course I feel sad, but I've been meditating for so many years, I understand this is how the world is. Oczywiście, że jestem smutna, ale medytowałem przez wiele lat i wiem, że tak właśnie jest na świecie. Yeah. Okay. Yeah, very quick question about feelings. What do you understand by feelings? Feelings like I feel sad, happy, or like I feel pain, I feel tension? What kind of? Yeah, both physical and mental feelings. Mm-hmm. But essentially, when we use the word feelings or vedana in the suttas. Mm-hmm. It's a very simple quality, mm-hmm. So it's the quality of something being pleasant, attractive, or repelling, mm-hmm. Painful, or neutral, okay? Mm-hmm. So, and yes, it can be either mental or physical, mm-hmm. But it doesn't refer to, like, sort of complex emotions, okay. Right? That's the thing, it's not really, I mean, the emotions are associated with feelings, mm-hmm. Right? But they're more complicated, right? Okay. But feeling is just that you like it, you don't like it. So you observe in your body. Znaczy, moje pytanie było odnośnie tego, co należy, jak należy zdefiniować uczucia, feelings. I Ajahn powiedział, że należy je zdefiniować jako fizyczne lub takie umysłowe, ale tylko jakby odczucie, czyli przyjemne, nieprzyjemne, neutralne. Nie należy tego jakby kojarzyć z emocjami, na przykład ze smutkiem.
to się wiążą z sobą, ale chodzi o te takie słowo wedana, czyli po prostu odczucie przyjemne, nieprzyjemne, nauczanie. So sadness and fear are bigger feelings. Bigger feelings. Yeah, I mean, it makes sense in the context of meditation, because in meditation you should, you know, you focus on something simple, mm-hmm. yeah? And so it's just that simple thing, yeah? Not mm-hmm. the complex emotions, yeah. Mm-hmm. All right? Right. Yep. Okay, next one is mind, citta. Następny jest umysł, citta. Okay, and again, without getting too complicated about it, but citta essentially here means the quality of awareness. Żeby nie komplikować za bardzo, citta oznacza tutaj jakość świadomości. Okay, so in this part of the meditation, you're reflecting back and seeing what that state of awareness of your own mind is. Więc na tym etapie robisz refleksję na temat tego, jakim stanie jest twój umysł. Mm. So this is a much more subtle practice, a much more advanced practice. To wiele bardziej zaawansowana, subtelna praktyka. Mm. And it's getting a bit late. We will have more time to talk about these things in the next couple of days. So I'll just summarize. But then the last one is the contemplation of dhammas. Będziemy mówili o tym więcej w przyszłe dni, a ostatni jest kontemplacja dham. This is often translated in different ways. To tłumaczy się często w różny sposób. And the problem is that the word dhamma has many different meanings in different contexts. Dhamma może mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu. In this particular context, I would translate it as principles. W tym kontekście przetłumaczyłbym jako zasady. Okay. Meaning the principles of cause and effect. W znaczeniu zasada przyczyny i skutku. Okay. So the distinguishing feature of this part of Satipatthana is that you're looking at why your mind is like this. Bo chodzi o to, że w tej części Satipatthany patrzysz na to, dlaczego umysł jest taki, a nie inny. Yeah, if you have hate in your mind, why do you have hate? Where does it come from? Jeśli masz nienawiść, bo myślę, to dlaczego ją masz? Skąd pochodzi? How can you let go of that? Jak można ją odpuścić? Yeah? So here dhammas means understanding how things work. Więc dhamma oznaczają tutaj zrozumienie, w jaki sposób rzeczy działają. Mm. So this is a much more sort of investigative, much more of a kind of wisdom part of process. Więc tutaj part of meditation. Więcej jest dociekania, więcej jest mądrości. Okay, and particularly that why the dhammas is at the end is because it's a wisdom that understands the whole process of meditation that you've just been through. I dhammy są też na końcu dlatego, że to jest mądrość, która rozumie cały ten proces wcześniejszej medytacji. Mm. So when we do our guided meditations, at each meditation we will reflect back on the process that we've just been through. Dlatego też, kiedy robimy prowadzoną medytację, to na samym końcu robimy refleksję na temat, jak przebiegła cała medytacja. And that's like a simple or a beginning way of doing this dhammanupassana. To jest taki prosty wstęp do robienia tej uważności dham. Mm, yeah. So the real, you know, when we get into dhammanupassana, it's a very profound practice. But here we're just getting a taste for it. Ta praktyka dhammanupassany jest bardzo zaawansowana, ale tutaj możemy jej skosztować. Mm. Okay. So any questions about those? I have a question from my experience when I do meditation. When I start contemplating or try to apply mindfulness, I see at the same time I see the body, vedanas, and also some emotions and also some feelings of how it should be organized. I should go from one to another or feel them in the same. No, stick with your body. Po polsku. Z mojego doświadczenia medytacji często jest tak, że po prostu czuję wiele rzeczy naraz. Czuję, że mnie boli ciało,
czuję coś nieprzyjemnego albo przyjemnego, czuję emocje i wiele różnych rzeczy. Więc w jaki sposób, w jakiej kolejności powinno się to odbierać, jak się powinno z tym radzić? Hmm. So the best way is to stick with your body as much as possible. Najlepiej jest trzymać się ciała najdłużej jak można. Until that's really solid and really clear. Aż jest to stałe, stabilne i jasne. Yeah. So remember that aspect of mindfulness is being continual awareness. Mm-hmm. Pamiętaj, że uważność ma ten aspekt kontynuacji uważności. Yeah? Actually, the reality is that all of those things occur together. W rzeczywistości wszystkie te rzeczy pojawiają się naraz. Yeah? So if I look at something like this clock, you know, I mean, it has a weight to it. Mm-hmm. Jak patrzę na zegarek, ma jakiś ciężar. It has a shape. Ma kształt. It has a color. Kolor. And so you know, when you look at it, actually all of those qualities are there. Kiedy się patrzy na niego, to wszystkie te jakości są naraz. So, but we can choose to focus on one or other quality. Mm-hmm. Ale możemy wybrać skupić się na jakiejś jakości. So that's what happens in our meditation. We begin by focusing on the most obvious thing, which is the body. Dlatego w medytacji skupiamy się na najbardziej oczywistych rzeczach, czyli na ciele. And we take the time to become really clearly aware and firmly grounded on that. I chcemy poświęcić czas, aby naprawdę zakotwiczyć się w tym. Mm. And then when that's really grounded, the other kinds of meditation, they're not like a separate kind of meditation, but they come from looking more closely at the same thing. Więc kiedy już jest się zakotwiczone w tym, to te następne stopnie, następne elementy nie są czymś oddzielnym, tylko wynikają z dokładniejszego patrzenia w ciało. Okay. Okay, go on. Just one last question. About Vedana. So, you said that what we are doing here is actually kind of on the stage of pleasure is kind of Vedana, Satipatthana. But the pleasure, as being described by the other suttas, is kind of utility to get to samadhi, right? So yep. as a factor that actually helps to bring the mind, you know, make it calm and so on. And from some other descriptions, you know, Vedana Satipatthana is just watching the Vedanas as they arise, whatever they are, you know, positive or negative, right? So would you say that this is actually, it plays the same role even if we are actually cultivating, pleasure and just sticking to this one ball of pleasure? Yeah, it is, yeah. Do you want to translate? Right. Moje pytanie polega na tym, że jakby przyjemność mi się przynajmniej kojarzy trochę inaczej, to ta medytacja przyjemności jako coś, co tylko prowadzi do koncentracji, tak jak jest opisane w innych sutrach, a medytacja nad tymi uczuciami kojarzy mi się raczej z takim obserwowaniem, jak one się pojawiają, bez względu na to, czy one są przyjemne, czy nie, tak, a nie kultywacją. Okay, so there are these two aspects to that. One is the aspect of looking at pleasure, looking at any feeling with equanimity, and the other one is that cultivating pleasure to lead to samadhi. Są dwa aspekty. Jeden to jest patrzenie na różne doznania ze zrównoważonego umysłu, a drugi to jest kultywowanie przyjemności. Mm. And so remember what I said before, that Satipatthana is basically the only place where it really sort of gives that very kind of neutral way of looking at the feelings at this point in meditation, right? Normally that occurs later in the development of insight. Mm. Yeah? Więc to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Satipatthana jest jedyną sutą, która patrzy z tego neutralnego punktu widzenia już na samym początku. Mm. For example, in breath meditation, okay, so we have the stages of breath meditation are said by in the suttas to be equivalent to the satipatthanas.
Więc jeśli weźmiesz na przykład medytację oddechu z etapami, które są, które można przypisać do etapów satipatthany. Yeah, and in the context of breath meditation, it only mentions pleasant feelings. A w przypadku medytacji oddechu jest wspomniane są tylko przyjemne uczucia. Yeah. So if you want to do just pleasant feelings, then you can still get enlightened. Więc jeśli chcesz robić tylko przyjemne uczucia, i tak możesz doznać oświecenia. If you must do those painful feelings as well, that's fine, but it's an optional extra. Jeśli chcesz robić te nieprzyjemne uczucia, też możesz, ale to jest opcjonalne. Actually, you can understand the difference between those two as perspectives if you include the aspect of sampajanya, of situational awareness. Możesz zrozumieć różnicę w tych dwóch podejściach, jeśli uwzględnisz sampajanya, tą sytuacyjną świadomość. So remember, sampajanya understands the context and the purpose of things. Sampajanya rozumie kontekst i cel rzeczy. Yeah? So, you know, you meditate. Medytujesz. As you meditate, these three kinds of feelings come, pleasant, painful, neutral feelings. I w trakcie medytacji przychodzą te trzy rodzaje uczuć. And so you are aware of those. Jesteś ich świadomy. And you don't, you're not reacting out of like fear and aversion and so on to them. Nie reagujesz na nie ze strachu ani z awersji. Okay, you just watch them with equanimity. It's pain, that's all right. Neutral, it's all right. Pleasure, it's all right. I z tej równowagi obserwujesz, wszystkie są w porządku. Okay, but your sampajanya understands, okay, that with pleasant feeling, sorry, with painful feeling and neutral feeling, okay, that the mind cannot go into samadhi. Ale sampajanya rozumie również, że z tych dwóch pierwszych, czyli z nieprzyjemnych i neutralnych uczuć, umysł nie dosna samadhi. That doesn't mean it's bad. Nie oznacza, że to jest złe. I mean, you can still, you know, still meditate and still contemplate and be aware of those things. Możesz nadal medytować, kontemplować te rzeczy. And you still gain some wisdom and all of that stuff, and that's fine. Zyskasz mądrość. But to take the mind deeper into samadhi, you must have the pleasant feeling. Ale żeby umysł doznał samadhi, musisz mieć więcej przyjemnych uczuć. So your situational awareness understands that I'm going to have to feel all of this pleasure. It's my duty. Więc twoja sytuacyjna świadomość wie, że będziesz musiał odczuwać tę przyjemność, to jest twój obowiązek. Like it or not, you're just gonna have to put up with it. Czy ci się to podoba, czy nie, będziesz musiał to wytrzymać. Yeah, I'd love this to be the case. Unfortunately, there are all, you know, some teachers, some schools that are based only on satipatthana, and they look down on, you know, creating pleasure and actually only, you know, only focusing on equanimity and actually explaining that samadhi comes from understanding and whatever. So it's sometimes it's hard for me to count these voices that speak of it. Absolutely. Well, if it makes you happy, I've written some very long and complicated books about it, so you can go off and read those books if you like. I think I will. Yeah. But look, I mean, we can talk more about, it's getting a little bit late to go into sure. it too much. We can talk more about that later. It's an important thing to talk about because it's not just you, but all of us will encounter those ideas, right? So it's important to discuss them. But just very briefly, I would say that the perspective I'm teaching is a perspective that's based on the early suttas. And that perspective is a perspective which is based on the later teachings, especially found in the commentaries, but especially as formulated in Burma in the 20th century. So, you know, to me, it's a perspective on Dhamma which has some very valuable things to offer, and which has been an irreplaceable, okay, source of bringing Dhamma to the world. Not so. I don't want to criticize those teachers or what they're doing, right? But I do think that in this particular respect, that they are not getting it right. I think they're misrepresenting what the Buddha was teaching. And again, it doesn't mean that those practices are wrong, but I think that they're incomplete. Więc mówiąc krótko, podsumowując pytanie, ponieważ może być istotne dla wielu osób, czy przyjemność, są dwa podejścia
Moje bazuje na wczesnych tekstach buddyjskich, natomiast podejście, o którym wspomniałeś, czyli podejście, że nie należy się koncentrować na przyjemności, tylko obserwować wszystko z równością, bazuje na komentarzach oraz w szczególności na doświadczenie nauczycieli z XX wieku w Birmie. I nie chcę krytykować tego podejścia, ponieważ jest niezastąpionym narzędziem przenoszenia dhammy na zachód. Ale uważam, że ten jeden aspekt nie pokrywają dobrze, to znaczy mylą się. But you know, if you'd like to discuss it more, we can do that the next couple of days. Ale jeśli chcesz to przedyskutować, to możemy to zrobić w następnych dniach. Okay, so getting a bit late, we should probably wrap up for this evening. Więc kończymy już ten wieczór. I got one question. Is it possible to move this evening teaching to 6 p.m. to get more of this? Let's see, because it's as you said, it's getting late, and you know some people may be tired. So if we move it to 6 p.m., we start at 6 p.m. instead of 7 p.m. Yeah. What do you think? I mean, I don't know whether it's 6 p.m. What do you reckon? That's fine. Then we have a chance to maybe meditate after. Can do some meditation without being too tired after. So okay. Everyone happy with that? 6 o'clock? Okay, so from tomorrow we'll do it at 6? Więc od jutra robimy od 6. That was surprisingly painless. Okay, good. Let's finish up by paying respects to the Triple Gem. Zakończymy Gold Champion. Arahang sammasambuddho bhagavah buddhang bhagavantang abhivademi svakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sahavaka sangho Sanghang